bez skierowania od specjalisty, bez kolejki, a najważniejsze bezpłatnie. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej można zbadać sobie płuca niskodawkową tomografią komputerową. To program profilaktyczny nowotworów płuc skierowany przede wszystkim do wieloletnich palaczy, do palaczy, którzy jednak zdecydowali się rzucić palenie. A przypomnijmy Państwu, że palenie papierosów jest bardzo szkodliwe, bo w jednym papierosie jest mniej więcej, i aż trudno w to uwierzyć, 4000 substancji chemicznych, z czego 40 jest rakotwórczych. Wieloletnie palenie papierosów może wywołać raka krtani, nerek, pęcherza, także choroby układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, choroby tarczycy czy impotencję. Rak płuc jest jednak na pierwszym miejscu i mimo tych informacji palaczy nie brakuje. Po ukończeniu liceum, czyli palę już ładnych parę lat. Nie chcę panu liczyć lat, ale to będzie 10 chyba. To będzie 10, jak pani powiedziała. Tyle będzie na pewno. Dużo pan palił? Około paczki dziennie, na pewno. Szacuje się, że w Polsce jest ponad 8,5 miliona palących. Starsi palą tradycyjne papierosy, młodsi wolą elektryczne. Najwięcej palaczy jest w grupie wiekowej między 40 a 55 rokiem życia, więcej mężczyzn niż kobiet. I właśnie do takich osób skierowane są badania płuc niskodawkową tomografią komputerową. Jest to skuteczne narzędzie wczesnego wykrywania raka płuca, który początkowo rozwija się bez objawów klinicznych. I nasze badanie pozwala wykryć na wczesnym etapie guzki, zmiany nowotworowe w płucach, również te, które są tytoniozależne. Badanie tomografem jest proste i trwa zaledwie kilka minut. Nie wymaga też specjalnego przygotowania. Jest to bardzo proste i bezpieczne badanie. Nie wymaga ono żadnych interwencji. Wystarczy się tylko położyć i aparat będzie nas skanował, prześwietlał bardzo małą dawką promieniowania. Nie będzie to bolesne, będzie trwało to kilka minut i otrzymamy kilkadziesiąt zdjęć płuc, gdzie będziemy mogli ocenić, jak wyglądają płuca na specjalnych monitorach i sprawdzić, czy nic złego się w nich nie dzieje. Czyli jeżeli byłby na przykład jakiś guz, cokolwiek by się niepokojącego działo, to w zdjęciach wychodzi? Tak, na tych zdjęć jest bardzo dużo, mają one bardzo dobrą rozdzielczość i wykazują bardzo drobne zmiany, nawet już kilkumilimetrowe są widoczne. Badania skierowane są do palaczy między 55 a 74 rokiem życia, którzy rzucili palenie. Jednak wiele osób palących chce najpierw sprawdzić stan swoich płuc i dopiero potem podjąć decyzję o skończeniu z nałogiem. A jak człowiek jest zdrowy, nic mu nie dolega, to może dlatego po prostu nie przejmuje się tym. Ale to jest najgorsze, że co, jeżeli wyjdzie coś, to wtedy pani rzuci, to jest najgorsze. Będę się wtedy starała. Jeżeli będzie mi coś groziło, to na pewno rzucę. Wielu palaczy twierdzi, że rzucanie palenia jest bardzo łatwe. Robili to wielokrotnie, ale dla zdrowia warto spróbować jeszcze raz. Katarzyna Sutnik, Echo24.